Dzisiaj 10 sierpnia na temat sanek. W Radiu Tok FM Euro Conchita mamy na temat sanek. Żebracy już głosują, żebracy już się kłócą. Jakiś pijaczek. Może na Ukrainę zabrać za 5 dych? No to może, może. To trzeba przez Lublin jechać, bo przez Białystok to nie da się. Przez Białystok to się idzie na Moskwę. Także proszę Państwa, tu nie jest Anglo-Ameryka Białystok, tu nie jest Białystok i tu nie ma prawosławnych ludzi, ani cerki, ani biskupa Jakuba, ani Wasik, ani nic. Także takie rzeczy, proszę Państwa, to można brać do Anglo-Ameryki Białystok. Można stąd wywozić z katolickiej Polski. A tylko jeżeli będziecie jechać do Anglo-Ameryki Białystok, no to przecież tam są prawosławni. To raczej też nie z papieżem, bo tam, wiecie Państwo, w Anglo-Ameryce Białystok to są prawosławni ludzie. No, no może jeszcze z takim aniołkiem pięknym. Tam w Anglo-Ameryce Białystok są prawosławni ludzie. Także może jeszcze z tymi tylko aniołkami, no ale nie z tym, co jest na dole. Proszę Państwa, Państwo zobaczcie. No bo tu mamy marysieńki wszelkie katolickie. Z tym nie. Tego zabierać nie można do Anglo-Ameryki Białystok. Nie można. Także proszę Państwa, dzisiaj w reducie, no po 80, po 76 groszy za kilo winogron. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie, no i że te buziaczki przesuwamy na moich oczach. Proszę Państwa, wspaniałe winogrony za złote 99 na tam niecałe 80 groszy. Także no, żeby ludzie kupili, to trzeba, żeby te ceny były niższe. Także tutaj na Ochocie, proszę Państwa, w Warszawie, za niecałą złotówkę, no to możesz kupić więcej jak kilo winogron za niecałą złotówkę.